Zanim przejdziemy do konkretu filmu, dajcie łapkę dla Sonika. Bo on mi groził i on mówił, że mnie zabije. Widzicie? On już tu palcem mierzy do mnie. Szybko dajcie łapkę w górę. No, Sonik, no starają się. Ratujcie. Dobra, tak więc zostawiliście pewnie łapkę w górę, więc właśnie zostałem ocalony, wskrzeszony dzięki waszym mocom. Dziękuję wam bardzo serdecznie. A teraz zaczynamy konkretnego vloga. Więc siemanko wszystkim, oczywiście ja jestem Spajki. Nie, bo wcale tytuł Spajki vloguje nic wam nie mówi. Dzisiaj będzie taka fajna informacja. Mianowicie, na pewno znacie aktualności polskiego YouTube'a. No w sumie kto by ich nie znał. Jest taka strona, też coś podobnego powiedzmy, tylko nazywa się Playlisty YouTuberów. No i to jest super sprawa, ponieważ napisałem do nich, podjąłem z nimi współpracę. Strona wystartowała dzisiaj jakąś, no nie wiem, no, jak to oglądacie, to powiedzmy z 2 godziny temu, nie wiem o której to oglądacie, około 12 wystartowała strona. I na tej stronie pod linkiem playlisty.ty/spajki. Link macie oczywiście podany w opisie, jak i w informacjach, w dziale informacji na kanale oraz tam w metryczkach, jakichś duperelach, opisach na innych stronach. Możecie tam znaleźć moją playlistę. I już wyjaśniam, na czym to polega. Mianowicie, dużo osób pyta, jakiej muzyki użyłem w tym intro, jakiej użyłem w tle filmu, jakiej użyłem w outro itd., itd., wiadomo. No i żeby tych pytań nie było, to ja właśnie, podejmując z nim współpracę, mam tam konto, na którym możecie znaleźć wszystkie utwory, z których korzystam. Dokładnie jeszcze jest lista uzupełniona, ale już tam parę utworów jest, chociażby z intra właśnie od Spajki vloguje, od Need for Speeda intro, od Spore, tam ma masę tego, znaczy masę, parę tam macie. Ja to będę z czasem uzupełniać, ponieważ to potrzebuje trochę więcej czasu, żeby mógł ogarnąć wszystko, co tam miałem. Bo tam akurat jest taki wymóg, że tam nie dodajesz tylko piosenki, tylko musisz podać film, w którym zostało to wykorzystane i w którym momencie. Dlatego to jest ciężkie, żebym znalazł na przykład jakiś utwór, który wystałem, nie wiem, z 2 lata temu, co nie? Więc no, to wymaga trochę więcej czasu i z czasem będę oczywiście to uzupełniać. I prawdopodobnie, jeśli w tym vlogu jest jakieś tło muzyczne, to oczywiście możecie znaleźć też na tej stronie. I oczywiście ja nie jestem jedyną osobą, która współpracuje z playlistami youtuberów. Jeszcze chociażby Max, którego macie od wywiadów kojarzyć, z którym byłem na Orange Video Fest, między innymi tam z nim był ten Daily Vlog. Jak nie oglądaliście Daily Vloga, to oglądajcie szybko. No więc i masa innych dużych youtuberów, jak Rezy, jak Blow, tam chyba Urban jeszcze jest, to ile się nie mylę. No masa osób i cały czas jakieś tam dochodzą. Tak więc to jest taki krótki vlog. Mam nadzieję, że wam się coś takiego spodoba, bo ja jestem mega podjarany tym, że coś takiego powstało i tutaj pozdrowienia właśnie dla całej ekipy playlisty youtuberów, bo chłopaki i dziewczyny, jeśli są jakieś w zespole, chociaż nie jestem pewien, odwali kawał dobrej roboty, robiąc coś takiego, bo to wiadomo, trochę roboty było, żeby znaleźć jakiś film i znaleźć utwór, a teraz strona powstała w ogóle ze współpracą innych, więc no, chłopaki i ewentualne dziewczyny, bardzo dobra robota. Łapka w górę dla nich. Bo jak nie, to Sonik was zabije tak jak mnie, a łapka w górę was uratuje. No i to byłoby na tyle, więc dzięki bardzo serdecznie za oglądanie. Link jeszcze raz do playlisty macie podany na dole w opisie, jak wszystkie inne Instagramy, Google Plusy, Facebooki, grupy facebookowe, do których bardzo chętnie zapraszam. I to byłoby na tyle, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, no i pa, pa.